Cześć, siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowy rok. Chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok. Dużo zdrowia, radości, miłości i bezawaryjności. Ale chciałbym Wam dzisiaj pokazać fajny, przepiękny najazd, który jest tuż za mną, który naprawdę urzekł mnie w tym nowym roku. I nowy rok moim zdaniem rozpoczął się znakomicie, cudownie, bo taki najazd, który jest tutaj za mną, chciałbym mieć na swoim podwórku i pewnie też każdy z Was by chciał mieć na swoim podwóreczku. Pokażę, zademonstruję ten piękny najazd, który jest za mną. Zobaczcie, najazd, który jest na dworzu, jest tutaj zamontowany na stałe. Patrząc na niego, to już jest naprawdę tutaj kupę lat. Każdy raczej z niego może korzystać. Nie wiem z tego na 100%, ponieważ jestem tutaj na nowy rok. W fajnej, pięknej miejscowości. Zobaczcie, piękne drzewa, piękne domy. Ale teraz ten odcinek jest tylko i wyłącznie o tym najeździe, bo jest naprawdę znakomity. Nowy rok rozpocząć z takim cudem, to coś pięknego. Za chwilę postaram się znaleźć jakiegoś miejscowego i zapytać się coś więcej o tym najeździe. Czy można z niego korzystać, czy mogę sobie śmiało na niego wjechać, sprawdzić swój samochód. Więc zaraz, za chwilę pójdę sprawdzić, czy kogoś złapię. Może ktoś więcej mi powie odnośnie tego najazdu. Wracam z poszukiwania miejscowego, znalazłem osobę miejscową. Zaraz zapytamy się tu o osobę miejscową. Witam serdecznie Pana, serdecznie witam jeszcze raz w Nowy Rok. Moi drodzy, miejscowy tutaj człowiek, który jest z tego tutaj miejsca, dlatego zapytamy na początek, gdzie my się znajdujemy, proszę Pana? Jesteśmy w miejscowości Maciejkowo, jest to okolica Olsztyna, warmińsko-mazurskie. Mała miejscowość, tak. Mamy tutaj bloki powojskowe. Tak samo i ten najazd jest takim rarytasem, który pozostał po byłej jednostce, która znajduje się tam około kilometra dalej. Proszę powiedzieć mi taką rzecz. Czy z tego najazdu każdy człowiek może korzystać? Każdy użytkownik samochodu, czy może sobie wjechać swobodnie i wykonać jakąś naprawę? Tak. Ogólnie on był przeznaczony, tak jak wcześniej powiedziałem, dla mieszkańców, dla byłych pracowników wojska. Ale teraz jest ogólnodostępny. Jego stan jest przyzwoity, także jak najbardziej, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. To... A na co dzień tutaj jakieś naprawy są dokonywane na tym podnośniku? Ludzie sami wjeżdżają, dokonują jakichś napraw, wymian? Raczej sporadycznie, ale owszem, zdarza się, tak. Ale głównie są to miejscowi, osoby z okolicy. A można sobie teraz śmiało wjechać swoim samochodem, sprawdzić stan techniczny tego samochodu? Jak najbardziej. Oczywiście tylko dobrze byłoby, żeby były dwie osoby, jedna wprowadzająca, tak? Bo jednak czyli samodzielnie może być ciężko. Super, czyli moi drodzy, Suzuki przygotowana do wjeżdżania. Ja myślę, że nic nie pozostało, tylko wjechać i sprawdzić na świeżym powietrzu nasze Suzuki. Wjeżdżamy! Moi drodzy, Suzuki na najeździe, teraz śmiało można sobie wejść pod samochód, zaraz zademonstruję, jak to fajnie z dołu wygląda, dlatego bierzemy obiekty, idziemy pod samochód. Idziemy sobie, zobaczcie, Suzuka wjechana w nowy rok, tak jak powiedziałem, piękna pogoda, tutaj mamy jeszcze takie troszkę obniżenie, można powiedzieć taki ala kanał, więc dla wysokiej osoby
takie stanowisko też jak najbardziej wygodne. Zobaczcie, świeże powietrze. Co teraz byśmy mogli pod tym podwoziem robić? Możemy podłączyć sobie wodę, karczer i myślę, że z czystym sumieniem byśmy mogli sobie to podwozie umyć. Druga rzecz, nie wiem jak tutaj z sąsiadami, ciężko mi powiedzieć, ale wypiachować takie podwozie. Dokonać wszelkich napraw, wymiany olejów, demontaż skrzyni, wymiana sprzęgła. Naprawdę na świeżym powietrzu, no fajnie by było, żeby deszcz nas nie złapał. Aczkolwiek myślę, że z dołu jesteśmy bezpieczni. Nawet kropla wody na nas nie poleci. No zobaczcie, nowy rok zaczął się przepięknie. Na świeżym powietrzu. Wiadomo, dzisiaj żadnych napraw nie robimy. Bardziej filmik taki pokazowy, że takie rzeczy, jak takie najazdy jeszcze istnieją. Myślę, że każdy z was chciałby mieć na swoim podwórku, na swoim osiedlu taki najazd. A tutaj moim zdaniem najazd ten jest mało używany, a tylu was maniaków jest, że pewnie mając taki najazd byście siedzieli dniami i nocami i robili, grzebali przy swoich samochodach. Moi drodzy, nowy rok rozpoczęty bardzo pięknie, w czystym ubiorze, z samochodem na podnośniku, na świeżym powietrzu, 15 stopni, tak jak mówiłem. Bardzo warto dbać o takie jeszcze przedwojenne, można powiedzieć, że to jest przedwojenne, wojenne? No, myślę, że może troszkę po. Każdy mechanik, który teraz obejrzy ten film, sam przyzna, że warto dbać o takie najazdy. Warto by było odświeżyć taki najazd, pomalować, bo naprawdę rzadko spotykany egzemplarz podwórkowy, osiedlowy, żeby taka możliwość była dla każdego mieszkańca, żeby sobie wjechać swoim samochodem i bezpiecznie sprawdzić przed podróżą swoje auto, a nie jechać tylko do mechanika, bo jeżeli ktoś ma pojęcie o mechanice, to przy takim najeździe jest w stanie sobie sprawdzić sam auto. My bardzo dziękujemy temu panu, który nam tutaj opowiedział. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego na nowy rok. Pozdrawiam. Hej.